Life could be a dream. Life could be a dream. Do, do, do. Sól to najbardziej podstawowa z przypraw. Bez różnych innych w kuchni można się obejść, ale bez słonego smaku ani róż. Zwykła sól jest tania, a poza doprawianiem potraw może się przydać w wielu zupełnie niespodziewanych sytuacjach. Pierwszy. Przynosi ulgę po ukąszeniu komara. Aby przynieść sobie ulgę po ukąszeniu i zlikwidować uczucie swędzenia, zamocz palec w wodzie, a następnie w soli i wmasuj mieszankę w ukąszone miejsce. Drugi. Sprawia, że miedziane rzeczy znów lśnią. Wyczyść miedziane przedmioty, mieszanka soli, octu i mąki. To proste i skuteczne. Trzeci. Zapobiega pryskaniu oleju podczas smażenia. Jeśli dodasz na patelnię szczyptę soli przed rozpoczęciem smażenia, zapobiegniesz pryskaniu oleju. Czwarty. Usuwa nieprzyjemny zapach z obuwia. Zawiń trochę soli w tkaninę i włóż do butów. Pozostaw na noc. Rano przekonaj się, jak nieprzyjemny zapach wyparował. Piąty. Pomaga pozbyć się nieproszonych gości. Jeśli chcesz pozbyć się mrówek, wsyp do buteleczki sól i zalej wodą w proporcji 1:4. Następnie spryskaj powierzchnię, na której zauważyłeś mrówki. Szósty. Zrób bezpieczną farbę dla dzieci przy użyciu prostych, dostępnych i bezpiecznych składników takich jak mąka, sól, woda oraz odrobina barwnika do żywności. Możesz zrobić dla dzieci naturalną farbę do malowania. Siódmy. Zapobiega brązowieniu obranych owoców. Wystarczy, że zanurzysz na chwilę obrany owoc w roztworze wody i soli, a nie straci koloru. Ósmy. Usunie zapach cebuli z rąk. By pozbyć się zapachu czosnku i cebuli z rąk, zwilż je wodą i nasmaruj solą, potem spłucz. To wystarczy. Dziewiąty. Własny odświeżacz powietrza, 1 kubek soli oraz od 20 do 30 kropelek olejku eterycznego to gotowy przepis na domowy odświeżacz powietrza. Dziesiąty. Czyści żelazko. Aby pozbyć się zabrudzeń na stopie żelazka, ustaw najwyższą temperaturę, posyp solą brązowy papier i przejedź po nim żelazkiem. 11. Czyści zlew. Pasta powstała z mieszanki soli i soku z cytryny doskonale czyści stal nierdzewną zlewów kuchennych, garnków oraz armatury. 12. Nie pozwól oszukać się w restauracji, sól może i w tym pomóc. Jeśli masz wątpliwości do jedzenia, zanim poprosisz kelnera o zabranie i przyniesienie poprawionego posiłku, obficie posól ten pierwszy. Dostając nowe, będziesz wiedzieć, czy nie dostałeś tego samego.